Cześć, witajcie. Dziś Dzisiaj Was zapraszam na materiał, gdzie porozmawiamy jak zaoszczędzić dużo ekogroszku, dużo peletu. Sami wiemy oczywiście, jakie są ceny ekogroszku czy też peletu. Ekogroszek waha się teraz, obecnie w, w połowie marca, w kwocie 2000 zł, a 2000 nawet 400 zł. Na przykład z kopalni PGG wiemy, że mamy cenę 890 zł za ekogroszek plus dostawa. Pelet, oczywiście, w granicach, z tego co, co widzę, to można przyjąć średnią cenę 1500-1600 zł za tonę peletu. A my w tym materiale powiemy, oczywiście, jak zaoszczędzić dużo ekogroszku, dużo peletu, bo zasada. Tak naprawdę jest taka sama. Na samym serdecznie Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jest to dla mnie bardzo istotne. Mamy prawie 12 tysięcy subskrybentów na moim kanale. Za co oczywiście serdecznie Wam bardzo z tego miejsca dziękuję. A my przejdźmy do meritum dzisiejszego materiału. Jakim jest oczywiście, jak zaoszczędzić dużo ekogroszku, dużo peletu. Zasada, tak jak wspomniałem, jest taka sama. Ja oczywiście cały ten proces sprawdzałem już jakiś jakiś dłuższy czas. A mianowicie, oczywiście mamy sterownik Argo Speed Max 7 cali i oczywiście panik SV200 z zapalarką, co się naprawdę bardzo fajnie sprawdza, w oparciu oczywiście o czujnik temperatury pokojowej. Tak, jak widzicie, mamy temperaturę zadaną na dom 24 stopnie, i w domu mamy 24 stopnie. Kocioł z zapalarką pozwala, właśnie, aby nam zagasić kocioł, ale i go przede wszystkim rozpalić na nowo. Tak, jak widzicie, czujnik temperatury, tak właśnie teraz widzicie, czujnik temperatury pokojowej. On ma za zadanie pilnowanie temperatury w domu. Nie pozwala, aby pomieszczenia były przegrzane, ale i niedogrzane. Stałą, te, stałą temperaturę na, w naszym domu trzyma, za co jest naprawdę bardzo dobrze, bo ja jak robiłem taki test, trzymałem temperaturę 22 stopnie i na przykład jak nie chodził. Czujnik temperatury pokojowej, wtedy spalanie miałem przykładowo w granicach 22 kg, ale jeżeli mamy oparcie o czujnik temperatury pokojowej, to spalanie naprawdę bardzo, bardzo fajnie spalało, bo ono mieściło się w granicach nawet 15 kg na dobę, za to bardzo fajny wynik. Myślę, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest, aby ktoś kto ma na przykład ten sterownik Argo Speed Max, dokupił sobie czujnik właśnie temperatury pokojowej oraz żeby w paniku SV200 była zapalarka. Jest są to naprawdę fajne, fajne oszczędności. Oczywiście spalaniu ekwirożków, czy też poletu. Bo, bo zobaczcie, dogrzeje nam dom, wyłącza nam kocioł i tyle. Jeżeli jest zapotrzebowanie na energię, wtedy szybko nam kocioł, w chwilę tak naprawdę, odpala i grzejemy dalej. Także jest to bardzo fajny, fajna, fajne rozwiązanie. A wiadomo, idzie wiosna, także kocioł będzie się odstawiał e, jak najbardziej. Ceny, jak sami wiecie, mamy ekogroszku, czy też peletu, bardzo wysokie. Myślę, że to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie taki czujnik temperatury pokojowej bo sami no zobaczcie ja mogę na przykład chwilę teraz mam dogrzany dom teraz sobie na przykład wezmę temperaturę mniejszą mi kocioł automatycznie za chwilkę wygasi widzicie mamy podtrzymanie i od razu mamy wygaszanie wtedy jeżeli czujnik na przykład na którymś obwodzie czy to domu czy też bojlera zmniejszy się poniżej zadanej, za, za wtedy automatycznie no, kocio, kocioł rozpali. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna oszczędność, no bo tak jak sami widzicie 22-24 kg pali kocioł na no, mój metraż, jak palę non stop, ale jeżeli właśnie mamy temperaturę Opartą o czujnik temperatury pokojowej, gdzie nam stabilną y, temperaturę trzyma w pomieszczeniach. To sami widzicie, spalanie bardzo fajnie. Y, utrzymuje się, tak? 15-16 kg jest to różnica w skali miesiąca. Jest to już naprawdę bardzo fajna liczba kilogramów. a zatem też naszych pieniążków. Także myślę, że materiał bardzo ciekawy. Rzućcie go gdzieś, gdzieś dalej, niech każdy się o tym materiale dowie, a my widzimy się w kolejnych materiałach, tutorialach, bo wiele osób nie wie, jak ustawić dany kogroszek, czy też same ustawienia. Powiem też, co na, na co wpływa w ustawieniach. Także zapraszam Was do kolejnego materiału. My widzimy się już w następną niedzielę. Do zobaczenia. Cześć.